impreza, która powstała w zeszłym roku. Pierwsza impreza w zeszłym roku powstała i teraz drugą imprezę w tym roku robimy podobną. Mieliśmy troszkę więcej sponsorów, może się powiększyła ta impreza, rozgłośniło się dużo. Mamy więcej może gości z zewnątrz, no i oczywiście mieszkańców jest więcej. Nie wyjmujemy ziemniaków, zostawiamy, ja to muszę sprawdzić z komisją. Zwyciężył Maciek. Maciek, dwa ziemniaki, pierwsze miejsce. Jasiu, drugie miejsce z jednym ziemniakiem. Ania, drugie miejsce z jednym ziemniakiem. Jak Państwo widzą, dwa ogniska z tyłu, tam za niebieskim namiotem widać dym, jest ziemniaczków, no niestety może bym tak powiedział, że w tym roku jest mniej się urodziło, ale mieszkańcy chętnie po koszyku, po dwa przynosili, za co wielkie dzięki dla mieszkańców i chciałem powiedzieć jeszcze, że większe zorganizowanie było w tym roku mieszkańców do pomocy, do przyszykowania już wstępnego na początku i w fazie końcowej, sobota, niedziela rano, nikt nie odmówił, no, każdy przyszedł i pomógł. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ta scena, która tu jest, została wykonana przez mieszkańców. Część sceny, materiał był zakupiony z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2,5 tysiąca. Resztę udało nam się też ze sponsorów, także takie zadaszenie. Myślę, że ta scena nie tylko nam będzie służyć, będziemy mogli użyczać to innym sołectwom, jeżeli by chcieli robić jakieś imprezy czy coś, mają to już załatwione, że mogą sobie od nas pożyczać. Jest to scena mobilna, że można ją przewieźć wszędzie, nie jest jakaś skomplikowana. Moment ustawia się około godziny czasu, mamy z zadaszeniem ze wszystkim, bez jakiegoś dużego wysiłku.